Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Nowy Jork, stan Nowy Jork wydaje 26 tysięcy na każdego ucznia. Ucznia szkoły w sumie obowiązkowej czy darmowej dla podatników od 1 do 12 klasy. Kalifornia wydaje 20 tysięcy dolarów rocznie na każdego studenta do 12 klasy. No a w Chicago 26% uczniów z 11 klasy nie czyta na własnym poziomie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No to dużo liczb, dużo cyfr, duże sumy, ale 25 tysięcy, 20 tysięcy wydawać na rok minus wakacje, no to jest 2-2,5 tysiąca rocznie na ucznia na miesiąc, także to jest sporo. No, sytuacja edukacyjna w Ameryce jest fatalna, a robi się jeszcze bardziej fatalna. No dlaczego? Dlatego, że to jest budżetówka. Budżetówka w zasadzie postawiła na to, że działa dla siebie, a nie działa dla tych, dla których powinni działać. Nauczyciele, no to jest największa grupa zwolenników demokratów. W zasadzie 100% nauczycieli, no to jest socjalistami, demokratami. Oni najwięcej forsy, kto daje do partii demokratycznej, no to właśnie jest, to są nauczyciele. Nauczyciele, a zaraz za nimi są strażnicy więzienni, to jest ciekawe. No, firmy energetyczne również dają pieniądze, no ale nauczyciele, strażnicy więzienni są kompletnie w budżetówce. To jest jakaś paranoja. No i jeszcze firmy opieki zdrowotnej. Oni też po prostu uwielbiają wspomagać socjalistów. No ale wracając do tych liczb, no jeżeli w Chicago i 25 na 100 studentów nie potrafi czytać tak, jak powinno czytać, a mimo wszystko zdaje maturę 86%, no to coś jest nie tak, tak? To jest, później widać to wszystko, w Ameryce są studia, normalnie studia takie są czteroletnie, później magisterskie są dwuletnie, no ale są studia dwuletnie, no to ja nie wiem, jak to się tam w Polsce nazywa, ale to są takie studia przygotowane do koledżu czy uniwersytetu czteroletniego. No, nie wszystkie te klasy, nie wszystkie w Ameryce to się nazywa kredyty, nie wszystko można to przesunąć, nie wszystko to jest bazowane na całkach i na różniczkach, także że jeżeli ktoś idzie na kierunek inżynieryjny, no to w tym dwuletnim koledżu nie uzyska tych klas. No ale w każdym razie, jeżeli idzie do tego dwuletniego, no to jest stopień, no to się nazywa associate. No to ja nie wiem, jak to po polsku jest. No ale w każdym razie nawet ci, którzy trafiają do tych dwuletnich, na te dwuletnie studia, to muszą brać kursy, dużo kursów przygotowawczych na studia, no bo nie wyrabiają się z tym, co się nauczyli w ciągu tych 12 lat. Tak, także to jest, to coś pokazuje. W Ameryce jest 43 miliony niepiśmiennych, no, czyli analfabetów, no trudno powiedzieć analfabeta, no to tak po polsku to raczej brzmi, że kompletnie ani alfy, ani bety nie przeczyta, no ale niepiśmienni, po prostu są na dużo niższym poziomie niż powinni być. No walka z tym jest, no bo co się dzieje? No w Kalifornii jest taki człowiek, który właśnie walczy z tym wszystkim, szczególnie z związkami zawodowymi nauczycieli. Jedna z rzeczy, która najbardziej go denerwuje, to jest mówi to, że to cały system ten budżetowy, że klawisze więzienni dają pieniądze demokratom, żeby demokraci nie wyrzucali z pracy złych nauczycieli, żeby demokraci trzymali nauczycieli ze stażem i tak dalej, i tak dalej. To on atakuje. No, poszedł do sądu, ale jego denerwuje to, że
że powiedzmy w więzieniach jest tak, że biblioteki, powiedzmy, biblioteki więzienne są przyszykowywane z materiałem do czytania dla ludzi, no czy powiedzmy, materiał jest taki, jaki jest w szkołach dla 5- i 6-klasistów, no bo bardzo dużo tych bandytów nie ma wykształcenia, no i później trafia do więzienia, no i w tym więzieniu z tego ludzkiego, można powiedzieć, no bardzo praktycznego punktu widzenia. No, nie będą mieli książek jakichś o fizyce jądrowej, jeżeli tam nikt nie przeczyta. Tak? No, ale jego to denerwuje. Jak to jest możliwe, żeby szkoły produkowały takie niskie wyniki, czy społeczeństwo, które powinno wykształcić, no bo bierze duże pieniądze. To są duże pieniądze. Facet poszedł do sądu w Kalifornii, założył sprawę w 2014 roku, tam poszło z nim kilkunastu studentów i studentek, no i założył sprawę, no i powiedział, że w zasadzie w Kalifornii to jest niekonstytucyjne, że to jest niemożliwe, żeby ludzi złych nauczycieli ze stażem nie wywalać, żeby złych nauczycieli nie wywalać, że w zasadzie no wszystko jest podporządkowane po to, żeby związki zawodowe miały jak najlepiej, a nie uczniowie, nie studenci. I że to jest wbrew konstytucji kalifornijskiej. No na początku w Los Angeles sąd najwyższy z Kalifornii zgodził się z tym wszystkim i powiedział, że w zasadzie faktycznie tak, dowody są tak zniewalające, że to jest po prostu nieprawdopodobne, że to aż wstrząsa ludzką przytomność. No ale co się stało po tym? No za 2 lata to już nie miało znaczenia, Że wygrali, no kalifornijski sąd odwoławczy powiedział, że w zasadzie sprawa nie pokazała, że jest jakieś naruszenie konstytucji i że sąd praktycznie rzecz biorąc nie ma prawa zmieniać statusu tego, co jest na ten czas. Także te status quo, tam wszystko, jak ta związki zawodowe opanowały cały system, musi pozostać. Ten człowiek Welsh, no to on jest inżynierem z wykształcenia, zarobił dużą forsę w różnych inwestycjach, no ale ma takiego hopla teraz, takie hobby właśnie, żeby poprawić kalifornijski system edukacyjny. On ogólnie rzecz biorąc, no z tym swoim doświadczeniem zawodowym, no to podchodzi do tego dosyć logicznie, no i on powiedział, on zakłada, że w zasadzie złe nauczanie, no to jest naruszenie konstytucji, no bo konstytucja mówi, że ma kształcić dobrze, no i właśnie dlatego, ale w Kalifornii, no w Kalifornii to są sami marksiści, sami komuniści, sama budżetówka, no to nie da rady, nie da rady tego przeskoczyć. Tak jak wspomniałem, wszyscy tam płacą w tej budżetówce, no ale teraz właśnie zrobił taki ruch, dzieci pierwsze i jest sprawa sądowa, że konstytucyjne prawa do wysokiej jakości edukacji. No, brzmi bardzo dobrze, no, ale o co to chodzi? No o to chodzi, że wszelakie prawo, regulacje, jakieś ustanowienia, no to jeżeli to muszą być postawione, interes studenta, ucznia jest pierwszy, nie związki zawodowe, nie biurokracja, nie nic innego. No krytycy mówią, że co to znaczy, że wysokiej jakości
wykształcenie, no ale to każdy normalny rozumie, że wysokiej jakości wykształcenie, no to jest to, że jeżeli coś się zrobi i będą lepsze wyniki, no to znaczy, że jest, jeżeli studenci, uczniowie będą lepiej się wykazywali na egzaminach, to znaczy, że to jest lepiej. To, że nie można zwalniać złych nauczycieli, no to też doprowadzi do tego, że będą, powiedzmy, jakieś sprawy tam sądowe, no i związki zawodowe nie będą tylko pilnowały swoich, no ale dzieci, uczniowie muszą być na pierwszym miejscu i to się w sumie musi zmienić. Następstwem tego wszystkiego powinno być to, że nauczyciele sami w sobie, no jakość wykształcenia, te powołanie czy te zawodowo, że będą lepsi. No ale co jest najciekawsze w tym wszystkim, że tam jest takie zastrzeżenie. Jest takie zastrzeżenie, że to wszystko trzeba osiągnąć bez dodatkowych podatków, bez dodatkowych opłat, bez dodatkowych pieniędzy. To wszystko ma być zrobione w ramach całego tego systemu. No to jest mądre, no bo jak plebiscyt ma być, znaczy ludzie mają głosować, no to oni będą głosowali, no bo powiedzą, no każdy chce, żeby szkoły były lepsze, no ale jak przyjdą podatki, no to znowu będzie to, że będzie kosztowało 40 czy 50 tysięcy na każdego studenta, nic się nie osiąga, tak? Także te rzucanie pieniędzy w Ameryce właśnie bardzo często liberałowie, socjaliści, no to tylko mówią więcej forsy, będzie lepiej. No jak się nie zmieni od początku, to się nic nie zmieni. No jaki jest skosz? No ten Welsh, Dave Welsh, no to zbieranie tych podpisów, no to jest około $8 za podpis. No tam potrzeba parę milionów tych podpisów, no to jest parę milionów dolarów. W Kalifornii jest 350 tysięcy nauczycieli, 350 tysięcy. Tam jest 55 milionów ludzi, no to jeżeli by było 550 tysięcy, no to byłby 1% nauczycieli, no to jest ciężko ich w sumie ugryźć, no i to będzie dosyć kosztowne. No wszyscy ci źli nauczyciele, nauczyciele ze stażem, nauczyciele, którzy olewają, no oni osiągnęli to, że w Ameryce jest coś takiego jak charter schools, no to charter schools, no to są takie szkoły charterowe, co to znaczy, no że to są takie półprywatne pod skrzydłami państwowymi czy stanowymi, bo jak cały ten system działa? No większość w Ameryce jest coś takiego jak podatek katastralny. Każdy, gdzie mieszka, w jakimkolwiek tam mieście, miasteczku, no to płaci powiedzmy procent albo 1,5% wartości rocznie od wartości domu. Czyli powiedzmy, jeżeli dom kosztuje 500 tysięcy, no to 5 tysięcy jest 1%, no i te 5 tysięcy dolarów idzie do miasta, no jak jest 1,5%, no to będzie 7,5 tysiąca, tak, jeżeli jest 300 tysięcy dom w jakichś innych rejonach, no to 1%, 3 tysiące i tak dalej, możecie sobie przeliczyć, no ale to jest ten podatek katastralny, który idzie lokalnie, no i te pieniądze idą na szkołę, na policję, na czyszczenie dróg, na odśnieżanie, na śmieci i tak dalej. Także ten podatek katastralny jest dobrze używany, no ale też jest używany dla nauczycieli. No a nauczyciele co robią? No a nauczyciele biorą te 5 tysięcy, 7 tysięcy czy 12 tysięcy z każdego domu. No ci płacą, co mają te domy, tak? No jeżeli ktoś mieszka w apartamencie, no to płaci tam ten czynsz 1,5-2 tysiące, no ale i ten właściciel domu zbierze tam od 10 lokatorów 20, 30 czy 40 tysięcy, cały ten budynek jest wyceniony powiedzmy na 1,2 czy 3, no i z tych pieniędzy idzie właśnie dla tych nauczycieli. Na nauczyciele budżetówka
wydaje jak chce. No i ludzie są wściekli, no bo w zasadzie jeżeli wysyłają te dzieci do tej szkoły, no i to się nazywa darmowe wykształcenie, no ale to nie jest darmowe, tak? To nie jest darmowe. To jak się idzie, no to ten uczeń nie płaci tam, no ale ta forsa płynie, tak? Ta forsa płynie od rodziców, powiedzmy. Połowa czy trzy czwarte tych rodziców, tych dzieci, którzy wysyłają te dzieci, no to oni płacą podatkami dla tych nauczycieli, których nie można wywalić. No i to jest cały ten problem budżetówki. To wszystko się zakręca w jednym kierunku. No i każdy normalny to rozumie i ludzie zaczynają się denerwować. Ludzie po prostu mówią, my płacimy takie ciężkie podatki, my płacimy takie ciężkie pieniądze za szkoły, a oni mówią, że to są darmowe szkoły i uczą co chcą. No tak, także coś się zmieni. Także te podstawy edukacji, no w całej Ameryce. Ameryka została opanowana kompletnie przez lewactwo. Ten marsz przez instytucje jest nieprawdopodobny. Opanował wszystko. Opanował nawet już teraz i przedszkola, i szkoły od pierwszej do 12 klasy. Uczelnie, koledże, no to już od 20-30 lat zostały totalnie zmienione. Te 70% młodzieży do 39 roku życia uważa, że socjalizm jest prawidłowy. Coś złego się stało z Ameryką. Ameryka tego wolnego rynku, Ameryka ta kapitalistyczna została ukradziona na naszych oczach. No jest nadzieja, że 2022 zmieni to wszystko, że kongres po prostu w Izbie Reprezentantów będzie totalnie poszatkowani, demokraci będą odsunięci. Senat z 50 senatorów, myślę, że podskoczy do 55-60, no to i tak będzie dramatyczna zmiana. 2024, no Biden to już raczej nie będzie startował na drugą kadencję. Niektórzy mówią, że Kamala Harris, że wepchną ją do Sądu Najwyższego, no bo ona tam się rozkraczała w Kalifornii gubernatorowi, także była prokuratorką, on jej tam nawet jakąś limuzynę ciężki, bardzo drogi samochód kupował, także ona przez łóżko dostała się na wiceprezydentkę, no i mówią, że Kamale przesuną do Sądu Najwyższego, dopóki mogą. Biden zrezygnuje, no i będzie nowy zestaw na prezydenta i wiceprezydenta. Buttigieg, czyli facet ze swoim mężem, który jest na macierzyńskim w zasadzie, no trudno powiedzieć, jak on tam karmi te dzieci tą swoją piersią, no ale on też jest niby kandydatem na wiceprezydenta. Będzie wesoło, będzie śmiesznie, no ale też musi być poważnie, także głosujcie na normalnych. Zdrowie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych konserwatystów, gdziekolwiek jesteście. Nie dajcie się zwieść socjalizmowi. Wiecie, czym to grozi. Przekaz dla socjalistów w Ameryce. No, głosowaliście na Bidena z tej nienawiści do Trumpa, no i widzicie, co jest. No, widzicie, do czego doprowadziliście. Postarajcie się poprawić, żeby nie było tak jak już... do czego doprowadziliście. No, zmieńcie się. Zdrowia dla normalnych.